Bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj poniedziałek i jest to dzień, który otwieram tydzień po intensywnym weekendzie, ponieważ byłam na tym weselu. Jestem trochę jeszcze niewyspana, trochę zmęczona. Jestem nieprzyzwyczajona na pewno do tego, żeby imprezować i to do takiej godziny. Ale bawiłam się dobrze. Miło było zobaczyć bliską osobę, która składa przysięgę razem z swoim mężem. Mój nawyk porannego cardio i czytania lub pracowania nadal ze mną pozostaje, a po cardio robimy pastę kanapkową standardowo z tofu i z nerkowców. To jest chyba jedna z moich ulubionych past ostatnio. Musicie je spróbować, jeśli jeszcze nie próbowaliście. No i poranna pielęgnacja. Korzystam z tych nowych kosmetyków, które ostatnio Wam pokazywałam i uważam, że przyjęły się dosyć dobrze na mojej cerze. Mam też nowy krem do twarzy z Basic Lab'a i on jest naprawdę super. Dostałam w ostatnim zamówieniu na coś eBay czy gdzieś tam próbkę nowego kremu UV, takiego, znaczy nowego, takiego, którego nie używałam, ze Skintry, ale to jest chyba too much dla mnie, jest taki mega tłusty, że nie wiem, czy to się w ogóle wchłania. Ja wolę, jak buzia jest taka, nie klei się, ale to czuć takie mocne. Trochę jestem przerażona, bo bardzo czuć takie, że jest taki tłusty i bogaty. A ja chyba wolę, jak są takie mega lekkie na buzi, bo ja i tak mam tłustą cerę. No ale dzisiaj nie wychodzę nigdzie z domu. To znaczy nie wychodzę do pracy i nie wychodzę nawet na trening. Później Wam powiem dlaczego. Więc jak coś, to trudno, jakoś przeżyję. Nadszedł dzisiaj w końcu ten piękny dzień, w którym mogę powiedzieć oficjalnie, że moja redukcja dobiegła końca. Od dzisiaj jem aktualnie 2100 kalorii, więc będę na takim swoim utrzymaniu. A później zobaczymy, co będzie się działo. Bardzo się cieszę, bo redukcja no, trochę czasu trwała. Czy udało mi się osiągnąć moje cele? Nie do końca. Nie jest tak, jak myślałam, że będzie. Nie jest idealnie. Idealnie tak, jak się spodziewałam, ale jest ok. Myślę, że już wystarczy. Myślę, że mój organizm potrzebuje też już odpoczynku i przerwy od tej redukcji. Także wejdę sobie na swoje zero kaloryczne na utrzymanie. Chwilę na nim pobędę, myślę, że około miesiąc, a później już we wrześniu zaczynam na delikatnym surplusie robić masę, to znaczy będę budować dalej mięśnie, dalej z priorytetem na barki. Tak. A jeśli chodzi o trening, dlaczego dzisiaj nie idę na trening? Mam teraz deload, czyli takie zaplanowane roztrenowanie. I ja zawsze deloady robię tak, że po prostu ucinam objętość treningową, czyli robię mniej serii, mniej powtórzeń. Generalnie jest trochę większy RIR, czyli mam więcej powtórzeń w zapasie przy każdym ćwiczeniu. Natomiast mam dosyć zmęczone ciało, trochę boli mnie kolano, trochę znowu zaczęłam czuć bark. Więc dzisiaj w ogóle odpuszczam całkowicie trening. Zrobiłam tylko poranne cardio. Jutro zobaczymy, jak będzie. Może coś tam delikatnie pomacham, ale ten tydzień planuję przetrenować bez żadnego planu. Jeśli kolano mi odpuści, to pewnie pójdę biegać, bo mam bardzo dużą ochotę pobiegać, bo w ten weekend oczywiście biegać nie byłam, bo nie było mnie w domu. I to bieganie mnie wzywa. Już myślałam o tym, żeby iść biegać dzisiaj, ale no tak sobie pomyślałam, że jeszcze dam odpocząć jeden dzień temu mojemu biednemu kolanku i rano lał deszcz, mimo że teraz jest piękna pogoda, to rano lał deszcz. Także takie plany mam aktualnie na siebie i na swoją sylwetkę i swoje jedzenie. No i będę Was oczywiście update'ować, jeśli coś się zmieni i jeśli jeszcze coś mi przyjdzie do głowy. Ostatnio nie jest już aż tak upalnie, więc mamy trochę więcej czasu z Piotrkiem na nasze weekendowe spacerki i bardzo, bardzo to lubię, bo jednak jakoś jak spacerujemy razem, to zawsze przychodzą nam do głowy super fajne pomysły i no wiadomo, co dwie głowy to nie jedna. Wprowadziłam też nowy nawyk i jestem w tym dosyć regularna, robię to już ponad miesiąc, a mianowicie spisywanie strumienia myśli, prowadzenie takiego dziennika. Staram się to robić codziennie, pominęłam jak do tej pory tylko jeden dzień. I czy mi to pomaga?
Chyba tak. Wydaje mi się, że w mojej głowie jest znacznie mniejszy chaos niż był do tej pory. I naprawdę czuję, że zapisywanie tego wszystkiego na papierze sprawia, że nie zalega mi to w głowie. Także jeśli macie takie problemy, to zachęcam do tego, żeby prowadzić taki dziennik. No i dodatkowo, wiadomo, dzięki temu też możemy wrócić później do tego, co pisaliśmy wcześniej, co pisaliśmy kiedyś i zobaczyć, na ile nasze postrzeganie pewnych rzeczy się zmieniło, czy coś w ogóle się zmieniło, czy na dobre, czy na złe, jak pisaliśmy o sobie kiedyś i co nas kiedyś triggerowało i tak dalej. No, polecam, to jest bardzo ciekawy eksperyment. To ostatnio jest zdecydowanie jeden z moich ulubionych monsterków. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia, co się właśnie wydarzyło, bo siedzę sobie, a dzisiaj jest poniedziałek i tak sobie myślę, Jezu, ile ja dzisiaj zrobiłam. Zrobiłam prawie wszystko, co chciałam zrobić, najważniejsze na ten tydzień, no bo tak jak mówiłam, dzisiaj siedziałam w domu i mówię, kurde, to jest jakiś amazing, w ogóle popołudnie dla mnie i tak dalej. Myślałam, że jest jakaś godzina, nie wiem, 17 maksymalnie. Patrzę na zegarek, a jest po 19 już. Nie mam zielonego pojęcia, co się stało, ani gdzie mi też ten czas uciekł w ciągu dnia. Musiałam się chyba niesamowicie skupić, bo to oznacza, że siedziałam całkowicie nie zwracając uwagi, co się wokół mnie dzieje przez przynajmniej 3 godziny. Jestem zaskoczona. I na zakończenie tego dnia wyjeżdża taka potężna owsianka z jabłkiem, białkiem i masłem orzechowym. Chyba wiecie, co się dzieje. Skoro się rozciągam, skoro się mobilizuję, to może oznaczać tylko i wyłącznie jedno, a mianowicie szykuję się do biegania. Ostatnio naprawdę jestem mega zaskoczona tym, jak bardzo się w to bieganie wkręciłam. Nie wiem czemu, nie wiem jak długo ta faza będzie trwała, ale korzystam, bo najwidoczniej moje ciało właśnie tego potrzebuje. Pogoda była trudna, warunki były trudne, bo były bardzo gorąco, ale jakoś tam dałam radę, wleciało prawie 5 km, więc naprawdę super. A przy okazji trochę doceniałam widoczki i zapach, który już trochę przywodzi na myśl jesień. To wygląda jak najgorsze jedzenie na świecie, ale trust mi, że nie może być nic lepszego niż takie pire wegańskie i fasolka. To smakuje jak takie mega swojskie jedzenie. Boże, kocham takie jedzonko. Tak, przed chwilą skończyłam nagrywać odcinek podcastu, ponieważ okazało się dzisiaj coś, czego nie wiedziałam, nie miałam o tym pojęcia, a mianowicie to, że dzisiaj jest dzień wolny, w sensie jest jakieś święto jakiejś Maryi czy czegoś. I okazało się, że mam jeden bonusowy, dodatkowy, wolny dzień w tygodniu, więc uznałam, że jest to znak, żebym jednak nagrała podcast, bo miałam w tym tygodniu po prostu podcastu nie wypuścić, bo nie miałam kiedy go nagrać. A usiadłam, nagrałam. Podcast jest już ogólnie na kanale, jak coś, no bo wy to oglądacie jakby z opóźnieniem. Nagrałam podcast właśnie o trenowaniu w insulinooporności i bardzo się cieszę, bo to jest też taki temat, który bardzo często jest pędzający w nieporozumienia i też pozostawiający za sobą wiele pytań. Wiele dziewczyn, które do mnie trafiają, a mają insulinooporność, to trochę się boją tych treningów siłowych, bo boją się, że zrobią sobie krzywdę. A jak się okazuje, te treningi siłowe to jest w ogóle bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które mają takie problemy z hormonami, hormonalne. A tak poza tym, to bardzo boli mnie głowa i jakoś chyba odsypiam ten weekend i to wesele. Co też zabawne, chciałam w ogóle Wam coś nagrać i pokazać, jak wyglądałam, a nie nagrałam nic, bo jakoś w ogóle tutaj nie miałam do tego głowy w trakcie tego weekendu. I tak się gdzieś tam na tym weselu skupiłam, gadałam i tak dalej, że totalnie zapomniałam, więc zrobiłam tylko zdjęcie tego, jak wyglądałam i na tym się skończyło. Słuchajcie, trafiłam dzisiaj na takiego TikToka, w którym typiara pokazywała gwiazdy różnego formatu, aktorki, piosenkarki i tak dalej, w kontekście tego, co było o nich pisane kiedyś w tabloidach.
I które aktorki kiedyś były uznawane za te grube i za te plus size? I jak to mnie zszokowało? Bo ja na przykład pamiętam te wszystkie komentarze i tak dalej. Pamiętam też, jak ja uważałam i jaki miałam stosunek do tego. Pamiętam na przykład, jak widziałam Jessica Simpson czy coś, to faktycznie myślało się, wow, ta to jest z tych plus size gwiazd. Boże, przecież to jest straszne, w jakim my w ogóle... Nie wiem, na czym skończyłam. Że w jakim my w ogóle żyliśmy w strasznym czasie, że takie rzeczy się mówiło. O, w sumie teraz, jak się na to patrzy, szczupłych osobach, jak ja teraz widzę zdjęcia tych aktorek, tych wszystkich piosenkarek i tak dalej, które wtedy były uznawane za grube, no to dajcie spokój, przecież to są normalne kobiety w normalnym rozmiarze, które po prostu nie mają rozmiaru 32, nie wiem, no normalną sylwetkę. Po prostu jestem w absolutnym szoku i stwierdziłam, że zrobię o tym film na YouTubie, bo tak sobie myślę, że chyba zazdroszczę ludziom, którzy wychowani w tych samych czasach co ja, mają zdrową głowę i nie mają problemu z wizerunkiem swojego własnego ciała. No bo słuchajcie, jak można mieć normalny wizerunek własnego ciała? Jak można myśleć o sobie dobrze, korzystnie, skoro wychowaliśmy się w czasach, gdzie typiara, która miała rozmiar 36, była nazywana grubą i mówiło się, że nie wiem, ma pełno fałdek albo nogi jak kona drzewa. Ja pierdolę. A w ogóle muszę się pochwalić moim nowym nabytkiem, to znaczy naszym nowym nabytkiem. Mama Piotrka kupiła sobie nowy ekspres i dostaliśmy ten, który jest wspaniały i kocham go. I będę miała w końcu kawkę taką prawdziwą, prawilną z ekspresu. Już nikt mi nie będzie zarzucał, że nie jestem kawoszem. Jestem gotowa do wyjścia. Idę w tym tygodniu pierwszy raz na siłkę, bo jeszcze nie byłam, swojego treningu też nie robiłam, dzisiaj coś tam pomacham, ale no mam teraz ten deload i zrobiłam sobie trochę przerwy, jeśli chodzi o treningi, więc nie robiłam treningu już jakieś 5 dni, ale dzisiaj już się stęskniłam, więc coś tam sobie pomacham. A tak z konkretnym planem, z konkretnym trenowaniem wracam w poniedziałek, czyli za kolejne kilka dni. Dzisiaj to nawet związałam włosy, bo jest chyba jakieś miliard stopni na dworze i stwierdziłam, że to jest ten czas, kiedy nie chcę, aby cokolwiek opierało się na moim karku. I też moje dziewczyny namawiają mnie do tego, żebyśmy poszły po treningach na pizzę. A ja sama nie wiem. Miałam takie wczoraj postanowienie, żeby już tej pizzy nie jadać, żeby przez przynajmniej 2 tygodnie sobie odpuścić pizzę i takie jedzenie. Ale no kurde, akurat dzisiaj mnie namawiają. To jest ten czas, kiedy jest się zbudzonym. Nawet jak się jeszcze nie zrobiło treningu. Mogło tak być. Smacznego. Wstawanie ostatnimi czasy to jest dosyć duże wyzwanie. Oczy jakoś nie za bardzo chcą się otwierać, ale mimo wszystko moja poranna rutyna pozostaje taka sama, czyli dużo, dużo wody. Jedna kawka, tak na rozbudzenie i na to, żeby zacząć dzień moim ulubionym rytuałem i możemy lecieć z tym dniem. Obudziłam się na tyle, żeby do was w ogóle pogadać. Ostatnio śpię znacznie lepiej. No, bo tak jak wam mówiłam, chyba 2 vlogi temu mam ostatnio, że miałam jakieś problemy i w ogóle nie mogłam spać i dużo czasu mi zajmowało zasypianie itd. Tak teraz jest totalnie w drugą stronę i mogłabym spać i spać i wstaję o mojej zwyczajowej godzinie, ale mam takie poczucie, że jeszcze z 2 godziny bym pospała i zastanawiam się, czy ścina mnie z nóg, raczej czy tak bardzo mnie trzyma w krainie snów kombo suplementacyjny, które zaczęłam sobie brać, bo zaczęłam mega regularnie przyjmować wieczorami magnez i ashwagandę w połączeniu w chyba dosyć dużych dawkach, w sensie no takich jakby popieranych badaniami, ale w takich, że tak powiem, większych, nie to, że takie drobniutkie, malutkie uszczypnięcia, tylko normalne dawki. I zastanawiam się, czy to mnie tak ścina, czy po prostu weszłam znowu w fazę dobrego snu i teraz odsypiam ten czas, kiedy ten sen był kiepski. Nie wiem, jeszcze na to nie wpadłam, ale ciężko się wstaje. I w ogóle tak sobie myślałam, że chciałabym zrobić dla was kącik czytelniczy, standardowy,
Ja ostatnio mam straszny problem z znalezieniem dobrych książek. Wszystkie, które czytam, to są takie więc jeszcze to przemyślę i na koniec tego vloga przyniosę Wam, mam nadzieję, że kilka tytułów, które okażą się warte przeczytania. Kto pierwszy zgadnie, co robimy? A, w sumie nie musicie zgadywać, bo wszystko widać. Robimy tortilki, a tu już czeka na mnie cynamonka. I w ogóle ostatnio dostałam też do przetestowania taki wegański majonez. Znaczy dostałam od po prostu mamy Piotrka, nie to, że w jakiejś paczce czy coś. I powiem Wam, że naprawdę daje radę, tylko że niestety tutaj już on nie ma mniej kalorii. Bo na przykład ten biedronkowy ma o połowę chyba mniej kalorii niż normalny majonez, a ten ma już normalnie te same kalorie co każdy majonez, więc... ogólnie ja uważam, że się nie opłaca. Tip na tortillę, pamiętajcie, żeby skrobić ją delikatnie wodą i położyć na patelni, wtedy zrobi się taka ekstremalnie giętka i pyszna. Tym sposobem ten ogórek tak samotnie wygląda, co? Tym sposobem ten super prosty posiłek będą szamać. Powiem Wam, że ja mam teraz przez ostatnie dni time of my life, bo już się stęskniłam za większą ilością jedzonka, bo no kilka miesięcy dobrych byłam na tej redukcji. Tak wiecie, on and off, ale jakby no mimo wszystko gdzieś tam cały czas te kalorie były dosyć nisko. I teraz każdy posiłek smakuje jak wolność. Nie no, zabrzmiało to źle. Nie wytnę tego, ale... Zabrzmiało to źle, ale to też nie było tak, że ja miałam mękę i tak dalej, bo wy widzieliście, że ja i tak jadłam dużo, w sensie te posiłki były takie większe. No ale to jednak jest, wiecie, no redukcja, a jak się nie jest na redukcji, to od razu jest taki inny vibe, taki vibe takiego lecimy z tym. I teraz mam taki vibe i cieszę się tymi tortillami jak dziecko. Chociaż takie same dokładnie jadą na redukcji. Oto ja. Oto ja właśnie i moje głupie gadanie, które nic nie wnosi do niczyjego życia. Nawet do mojego nic nie wnosi. Do jakiego ja doszłam ostatnio wniosku? Że mam taki mega okropny syndrom. Taki trochę syndrom... Matki Teresy, trochę syndrom people pleasera. Ja po prostu bardzo często godzę się na rzeczy, których wcale nie chcę robić. Boże, dlaczego ja sobie to robię? I ja sobie później to wyrzucam, że jestem głupia, że po co? Po co ja się godzę? Skoro jestem zmęczona, skoro nie chcę, to po co? Zuzka, po co ty robisz sobie pod górkę w życiu? Czemu nie możesz być jak każdy normalny inny człowiek i po prostu powiedzieć nie? Na przykład. No czasem mówię już teraz nie, ale to wcale nie jest aż tak często, jakbym chciała. I powiem Wam, że... By the way, moja ulubiona masełko powróciło do gry. Powiem Wam, że... Bo to chodzi o takie rzeczy... To nawet nie chodzi o to, że ktoś mnie poprosi, czajcie? To nie jest tak, że ktoś mnie na przykład prosi, no i ja nie umiem odmówić. Nie, nie, nie. To jest posunięte bardzo daleko, bardzo, bardzo mocno, znacznie dalej. Ponieważ ja sama proponuję. Ja sama proponuję. Ej, słuchaj, masz ten problem, a to ja ci pomogę. No, oczywiście, że ci pomogę, kurwa, bo nie mam co robić w życiu. Bo ja po prostu jestem wiecznie człowiekiem wolnym. Mam tyle wolnego czasu. Nic, tylko każdemu pomagać. Ja właśnie jestem taką osobą właśnie jestem. I później jest... Nawet nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu jestem zażenowana sobą. I później, wiecie, te wszystkie deadline'y się zbliżają. No i co z tego, że ja tylko zaproponowałam tą pomoc, skoro ludzie oczekują, że ze wszystkiego się wywiążę. No i dobrze, że oczekują, bo skoro powiedziałam, że coś zrobię, to znaczy, że to zrobię. I ja właśnie takimi głupimi rzeczami zawracam sobie bez sensu głowę i później przez takie głupie rzeczy, właśnie przez takie głupie rzeczy, ja jestem wiecznie zmęczona i wiecznie nieprzytomna sił. Ja jestem dla siebie samej najgorszym wrogiem. I mówię to nadal z dobrym humorem, ponieważ mój humor jest dobry. Tylko tak sobie dzisiaj rozkminiałam, jak to jest, że na przykład mogę mieć wolny czas i nie mam tego wolnego czasu, bo stwierdziłam, że a, pomogę ci. Pisze ktoś, śmiało, ja tu jestem, chcę ci pomóc zawsze i wszędzie. To jest moja nutka do samej siebie. I jeśli kiedykolwiek ktoś jeszcze będę oglądać, na przykład za 40 lat, to mam nadzieję, że się uśmiechnie i sobie pomyślę,
Zuza, ale ty byłaś wtedy naiwna, ale ty byłaś wtedy głupiutka. Jak nie, to rezygnuję. Ja dzisiaj chciałam iść z buta. Może gorąco. Dzień drugi albo trzeci. Fazy na tortilki z tofu sweet chili i majonezem. Pomysł był taki, żeby o poranku pójść pobiegać, ale coś czułam, że moje ciało chyba dzisiaj nie da rady, że coś mnie boli, coś jest nie tak, więc zostałam w domu, posłuchałam swojego ciała i zrobiłam po prostu dłuższą jogę, porozciągałam się, pomobilizowałam i to był naprawdę dobry wybór. Dzisiaj jest dzień, który muszę nazwać wyjątkowym. Przyjeżdża do mnie pod opiekę na kilka dni piesek mojej siostry. Już się nie mogę doczekać. Od rana posprzątałam, to znaczy po prostu poodkurzałam, bo nie chce mi się robić nic innego. Trochę siebie ogarnęłam, trochę się pojogowałam, zrobiłam cardio, wykąpałam się i teraz będę jadła śniadanko i siadam do pracy, no i czekam, aż przyjadą. Everybody, come take my hand.